Mój mąż był zaangażowany bardzo politycznie. Był w Szarych Szeregach, potem pracował w konspiracji i tak dalej, także miał wykształcenie polityczne pod tym kątem. Ja natomiast pochodziłam z rodziny, w której mój ojciec był legionistą, a mama pochodziła z rodziny arystokratycznej. Kazimierz Szymczyk urodził się w Grodźcu koło Będzina 12 marca 1922 roku w rodzinie właściciela niewielkiego gospodarstwa rolnego, robotnika pobliskiej kopalni. Mój mąż pochodził z prostej rodziny. Z prostej rodziny. Ojciec pracował na kopalni, matka zajmowała się domem. Ale wpoiła dzieciom trzy rzeczy najważniejsze na świecie. Pierwsze – religia, drugie – ojczyzna, trzecie – rodzina. Matka chodziła na piesze pielgrzymki do Częstochowy. Był zapisany od razu do harcerstwa, a potem do Szarych Szeregów i do tajnych organizacji patriotycznych. I miłość do rodziny. Rodzina była z matki przekazania najważniejszą rzeczą. I ta matka w tej miłości wychowała te dzieci. Rozpoczął w 1936 roku naukę w Państwowym Gimnazjum i Liceum imienia Bolesława Prusa w Sosnowcu. Jako gimnazjalista należał do Związku Harcerstwa Polskiego i zorganizował drużynę harcerską w miejscu zamieszkania, w Łagiszy. Podczas okupacji niemieckiej pracował najpierw jako robotnik, a później jako pomoc biurowa w Urzędzie Gminnym w Łagiszy oraz aktywnie działał w ruchu oporu, początkowo w Szarych Szeregach, a następnie w Armii Krajowej, pseudonim Ordo. Jego starszy brat przeszedł do partyzantki, a siostra Jadwiga została łączniczką. Tradycje patriotyczne i wolnościowe, jakie wyniósł z domu, stały się podstawą jego życia. Żyliśmy w bardzo trudnych czasach, bo to było powstanie tej Rzeczypospolitej, prawda, powojennej. O innych kształtach niż przed wojną, ale my mieliśmy takie życiorysy troszeczkę nie bardzo pasujące do tego, co się działo. Po zakończeniu wojny kontynuował naukę w gimnazjum i otrzymał świadectwo dojrzałości. Za czasów wojny rodzice mieszkali w Ząbkowicach, bo tam byli wysiedleni. Po wojnie ojciec zaczął pracę jako dermatolog i wenerolog w Bytomiu. Przeprowadziliśmy się do Bytomia. Ja równocześnie dojrzałam do matury. Wobec tego zdałam maturę i najbliższe, co mogło być, to były studia we Wrocławskiej Akademii Medycznej. W latach 1946-1951 odbył studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu we Wrocławiu, gdzie w 1951 roku uzyskał dyplom lekarza. To tam się moje całe życie dorosłe zrobiło, bo tam poznałam męża, tam wyszłam za mąż, tam urodziłam dziecko i dopiero potem wróciliśmy tu na teren Zabrza, nie mając możliwości otrzymania mieszkania we Wrocławiu. Rodzice dali nam znać, że tu na terenie Zabrza powstaje Akademia Medyczna, więc być może, że tu to mieszkanie jakoś się uda uzyskać. I tak się stało. We wrześniu 1952 roku
Objął stanowisko asystenta w nowo otwartej klinice otolaryngologii Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu, kierowanej przez profesora Tadeusza Cejpka. Stopień doktora nauk medycznych uzyskał 26 czerwca 1960 roku na Wydziale Lekarskim Śląskiej Akademii Medycznej. Myśmy byli jednokierunkowo wychowani i dla nas nie stanowiło problemu, żeby zrobić jakąś karierę czy coś. Myśmy chcieli pomóc człowiekowi choremu i to było naszą misją. W 1967 roku jako drugi w klinice uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i rozprawy pod tytułem Mowa szeptem jako metoda badania słuchu. Stanowisko kierownika drugiej katedry i kliniki otolaryngologii Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu objął w 1976 roku i prowadził ją przez 15 lat. Ja tego nie mogę nazwać zawodem. Ja to mogę nazwać służbą. To jest służba zdrowia. Działamy dla zdrowia społeczeństwa. Przychodzi do nas pacjent, skarży się, że ma to i to, a my mu dajemy leki czy też postępowanie, żeby go od tego uwolnić i uzdrowić. To jest dla mnie mechanizm działania medyków, medycyny. Z profesorem Szymczykiem spotkałem się w Zabrzu, w oddziale klinicznym. Jeśli chodzi o profesora Szymczyka, to mogę powiedzieć, że był to człowiek, jeśli chodzi o sprawy lekarskie, człowiekiem wyjątkowo utalentowanym manualnie. Jego operacje były fantastyczne. Kocie ruchy było bez zbędnych, powiedzmy, czynności przy stole operacyjnym. Także był to artysta, jeśli chodzi o część operacyjną. Co mnie uderzyło od razu, to jego spojrzenie, bardzo uważne, wnikliwe, nie unikał wzroku, powiedzmy, a równocześnie takie przyjazne, badawcze. I potem byłem dwa razy przez niego operowany, prawda, i można powiedzieć, że no, niesamowity fachowiec, bardzo dobry fachowiec. Miał, jak to się mówi, pewną i delikatną rękę, bardzo delikatną rękę. Po raz pierwszy z panem profesorem Szymczykiem, a wówczas jeszcze docentem Szymczykiem, zetknąłem się na studiach. Był taką osobą, która z jednej strony była bardzo, jak to można powiedzieć, dawni profesorowie. Postawna osoba, zachowująca się w sposób bardzo taki prawidłowy, znaczy troszeczkę dystansu wobec siebie wymagająca, ale jednocześnie potrafiąca żartować. Z panem Szymczykiem w zasadzie spotkałem się po raz pierwszy jako student. To był 79 rok, kiedy mieliśmy zajęcia z laryngologii. Pan profesor miał dla nas prelekcje, wykłady, następnie mieliśmy egzamin zdawać na profesora. Był to bardzo miły, sympatyczny pan profesor, który nie był człowiekiem, który wymagał tylko wiedzy, ale miał podejście i do studentów, wtedy jako do studenta, więc miał doskonałe podejście. Nie było tutaj jakiegoś stresu w trakcie egzaminów. Potem w 1981 roku rozpocząłem pracę w tejże klinice. Wtedy kierownikiem kliniki był pan profesor Szymczyk, wtedy jeszcze pan docent, później w późniejszym okresie pan profesor. Miałem przyjemność pracować z panem profesorem Szymczykiem przez 8 lat, bowiem zacząłem pracować tu w 1984 roku jako asystent. Te wspomnienia są miłe, są ciepłe. Pan profesor Szymczyk, jak to zresztą w latach tamtych w porównaniu do dzisiejszych, utrzymywał dystans między sobą jako kierownikiem a pracownikami, ale był niezwykle życzliwym człowiekiem, pomagającym młodym lekarzom. Był bardzo oddany pacjentom. To szczególnie chciałem w tej swojej wypowiedzi podkreślić. Jeszcze jako dziecko to często zapadałem na różne choroby górnych dróg oddechowych. To gardło było, zatoki, coś tam z uszami też się działo. I zawsze bardzo mile wspominam te wizyty.
bo profesor potrafił stworzyć taką bardzo fajną, bardzo miłą, przyjemną atmosferę. Że jako dziecko w ogóle się nie bałem tych wizyt, mimo że często jakiś tam był zabieg też wykonywany. Ale nawet z taką przyjemnością przychodziłem i nawet się cieszyłem na wieść, że jedziemy do doktora Szymczyka. Wiedziałem zawsze, że to będzie bardzo takie fajne spotkanie. Kiedy przyszedłem do Opola, zgłosiła się pacjentka z porażeniem obu strun głosowych po operacji tarczycy. No jest to poważne, bardzo poważne powikłanie. I myśmy skierowali ją do działu klinicznego kierowany przez profesora Szymczyka. Zdarzało się, że przyjeżdżał do kliniki w nocy i pamiętam zdarzenie, że operował w wieczór wigilijny. Miał taki zmysł, taki powiedziałbym konstrukcyjny, więc czasem sobie specjalnie wyginał narzędzia, specjalnie coś tam dostosowywał. Została przez niego zoperowana i pacjentka została pozbawiona rurki tracheotomijnej. To jest dla kobiety duże kalectwo. I chciałbym powiedzieć, że oglądałem szereg pacjentów po tych operacjach. Bo trzeba jeszcze powiedzieć, że tych operacji jest szereg. Są różne sposoby, ale żadna nie jest idealna. I tutaj uzyskano właśnie wyjątkowo dobry efekt, bo pacjentka została pozbawiona rurki tracheotomijnej, wykonywała swoją pracę, bo była tam nauczycielka, aż do przejścia na emeryturę. Pamiętam przypadek, jak usuwał ciało obce więźniowi, który połknął jakiś metalowy przedmiot, to przez ezofagoskop cieniutkim brzeszczotem piłował go w tym ezofagoskopie. No więc to takie niezwykle wyszukane, spektakularne zdarzenia, w których on sobie doskonale radził. Przypominam sobie sytuację taką, kiedy była osoba po usunięciu krtani, po laryngektomii. Dla mnie wtedy to było coś abstrakcyjnego, teraz to ja robię tego bardzo dużo sam. Więc osoba po całkowitym usunięciu krtani, Ślązaczka, która, to jest duży zabieg rozległy i zapytana w pierwszej dobie po operacji przez pana docenta, jak się pani czuje, dała mu kartkę i tam pisało, jak świnia po pierwszym szlagu. Takie po prostu typowo śląskie określenie. Pamiętał każdego pacjenta. Ja nie wiem, jak on to robił, dzisiaj się już mylę z niektórymi pacjentami. On pamiętał każdego pacjenta na oddziale i to nie sprzed miesiąca, dwóch, ale nawet sprzed paru lat. Przychodził pacjent, którego on operował. Wiedział, co operował, jak operował i kiedy operował. Nie mam pojęcia, jak on to robił, w każdym razie wszystko to zawsze pamiętał. To oczywiście też pomagało mu potem w tej pracy lekarza, gdzie to wiedza teoretyczna była poparta ogromnym doświadczeniem. Pamiętam, że rozbawiło go to niesamowicie i przez kolejne dni, bo tam się jest, zajęcia były przez tydzień, od poniedziałku do piątku, przez kolejne dni, jak przychodziliśmy na wizytę na tą salę, to zawsze jak do niej podchodził, to się bardzo uśmiechał, bo miał to gdzieś tam w głowie. Mąż bardzo lubił w ogóle takie mikroskopowe naprawy i tak dalej. Wszystko, co w domu było do naprawienia, nie wołało się żadnych innych osób. Mąż sam, ja, małpa złośliwa, mówiłam, patrząc na te naprawy, co to ćwiczenia przedoperacyjne? Kiedy okazało się, że mam chorobę z grupy laryngologicznych, czyli kwalifikuję się do wycięcia migdałków. Miałam ogromne zaufanie do ojca i prawdę mówiąc postawiłam go w bardzo trudnej sytuacji. Powiedziałam, albo ty, tato, wytniesz mi te migdałki, albo się nie zgadzam. Na oddziale to wprowadzał bardzo dobry nastrój, bo on zawsze był pogodny, pełen wigoru, prawda? I jak badał pacjenta, to od razu podawał diagnozę trafną, głosem zdecydowanym, pewnym, a równocześnie takim łagodnym. Nie wprowadzał w tej diagnozie żadnej nerwowości, żadnej niepewności, prawda? Także pacjent czuł się, że jest w dobrych rękach, że jest u dobrego specjalisty. Ojciec się zgodził, chociaż dzisiaj jako lekarz, jak na to patrzę, to zrobiłam mu straszny stres, dlatego że trudno operować własne dziecko, które
nie wiadomo, czy ta ręka, prawda, będzie taka pewna, jak jest dużo emocji w tym. I pamiętam, że wykonał ten zabieg, bo oczywiście wykonał go znakomicie. I to takie pamiętam, że potem jak mnie przytulił po tym zabiegu, myślę, że to musiał być wielki stres dla niego. Nie robił z siebie nabożeństwa i stąpał po ziemi. Stąd jego możliwość kontaktu z pacjentem była znacznie łatwiejsza, bo pacjent, który idzie do lekarza, jest zdenerwowany. To jest zupełnie oczywiste. I trzeba umieć nawiązać z nim kontakt, żeby zniwelować te schodki, które nas dzielą i żeby ten pacjent się otworzył. Miałem też takie dwa zabiegi chirurgiczne, które profesor wykonał. Pierwszym to było usunięcie migdałków. Na drugim właśnie zabiegiem to było prostowanie przegrody nosowej. I tutaj też pamiętam taką sytuację, że w tej sali, w której leżałem, był taki młody lekarz, który się nami opiekował. I co o nim powiedzieć, bo on stanowił taki właśnie kontrast profesora. Mimo jeszcze stosunkowo młodego wieku, on już był bardzo biegły w wykonywaniu różnych zabiegów, ale to wszystko właśnie wykonywał na zasadzie takiego zaprogramowanego automatu. Czyli miał określone procedury, które starał się wykonać bardzo dokładnie, ale tutaj właśnie brakowało to, co miał profesor Szymczyk. Właśnie brakowało takiej empatii do pacjenta. Byłem świadkiem, jak z wielką kulturą zwracam uwagę swojemu koledze, podległemu koledze, bo on prowadził obchody, że podobna operacja jak u mnie, ale lekarz popełnił jakiś błąd. I wtedy jeszcze adiunktem był doktor Szymczyk, to powiedział bardzo spokojnie, bardzo delikatnie zwrócił lekarzowi uwagę na ten mankament. I był taki w obejściu też właśnie z pacjentami. Zawsze zrównoważony, spokojny, delikatny, bardzo delikatny. Tak jak miał rękę, jak to się mówi, dobrą rękę, delikatną, tak też był i w obejściu. Bardzo delikatny. Był człowiekiem wyjątkowo łagodnym. Myśmy go wszyscy bardzo cenili. Był człowiekiem rodzinnym. Był człowiekiem przedwojennym. Dopiero w 1989 został mianowany profesorem, bo przedtem się do partii nie chciał zapisać, bo przychodzili i namawiali go, bo był bardzo zdolnym lekarzem i w ogóle, ale nic z tych rzeczy. I dopiero 1989 rok, gdzie już inaczej potraktowali, mąż dostał nominację na profesora. Niecałe dwa lata później przeszedł na emeryturę. Ostatnie parę lat Hiewansor już niestety był chory, kiedy wysadził czas na emeryturę. Mimo to odwiedzał nas w dalszym ciągu. Sprawny był bardzo umysłowo, fizycznie. No niestety choroba, która go powaliła, nie pozwoliła mu na dalsze, że tak powiem, kontakt z nami, na współpracę. Te pierwsze lata jeszcze oczywiście bywał często w klinice, po przejściu już na emeryturę, ale później, kiedy choroba się nasiliła, było to po prostu niemożliwe, żeby mógł nas odwiedzić i zobaczyć, jak się rozwija nasza klinika. Jego prawe życie i praca lekarza, rozumiana w kategoriach służby ludziom, przyniosły mu zarówno szacunek pacjentów, jak i uznanie ze strony środowiska medycznego. Był człowiekiem bardzo skromnym i o jednoznacznej, nonkonformistycznej postawie wobec komunistycznego reżimu. Zmarł w Zabrzu, przeżywszy 71 lat. Spoczywa na cmentarzu parafialnym w Łagiszy. Pozostał we wspomnieniach tych, którzy go znali, jako człowiek pełen serdeczności dla ludzi. Jednocześnie niezwykle pracowity i ceniony jako lekarz. Przez całe życie zachowywał swoje wyniesione z domu wartości, wbrew panującemu systemowi politycznemu, co często utrudniało mu zawodową karierę. Nie złamał się nigdy i nie uległ pokusie zyskania zaszczytów w czasie trwania PRL-u.